Łaska wam i pokój. Jest taki fragment w Biblii, który sugerowałby, że Jezus kłamał. No i właśnie, zastanówmy się. No właśnie, kiedyś nawet słyszałem kogoś, kto tak analizował ten fragment. Że w pewnych sytuacjach można skłamać, bo Jezus też kłamał. I zastanówmy się, czy rzeczywiście. A jest to w 7 rozdziale Ewangelii Jana. No i tak, to jest, a zbliżało się święto żydowskie, namiotów. Tak, czyli Judejczyków, święto Judejczyków, to w drugim wersecie. I potem w 8 wersecie taka rozmowa z braćmi, czyli z kuzynami Jezusa. Wy idźcie na święto, ja jeszcze nie idę na to święto, bo czas mój jeszcze się nie wypełnił. To im powiedział i pozostał w Galilei. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on. Jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Tymczasem Żydzi już go szukali w czasie święta i mówili, gdzie on jest. I wśród tłumów zaś wiele mówiono o nim pokątnie. Jedni mówili, jest dobry, inni zaś mówili, nie, przeciwnie, zwodzi tłum. Nikt jednak nie mówił o nim jawnie z obawy przed Żydami. Tymczasem dopiero w połowie świąt przybył Jezus do świątyni i nauczał. No więc przyjrzyjmy się, jak to jest w oryginale. Bo wszystkie te znaczone słowa, to jest jedno słowo w oryginale. To wszystko na pomarańczowo jest jednym słowem. A jest to słowo anabe, czyli wchodzić do góry, wspinać się. I przyjrzyjmy się temu, tym wersetom, gdzie występuje to słowo w oryginale. Wy wejdźcie na to święto, Jezus mówi. Ja nie wchodzę na to święto, bo ta moja pora jeszcze się nie wypełniła. Jak zaś weszli ci bracia jego na to święto, wtedy i sam wszedł, niewidocznie, ale jak w ukryciu. Już zaś święta połowie wszedł Jezus do tej świątyni i nauczał. No i właśnie, mamy to święto namiotów, tak? I mamy Jerozolimę i mamy wchodzenie. No i ci bracia doskonale rozumieli, o czym Pan Jezus mówi. Tak, widzicie wyraźnie, że jest tutaj wejście na święto i jest wejście, inne wejście już bez święta. Więc o co chodzi? Było to święto namiotów, święto szałasów, inaczej święto Sukot. No i jakie informacje można znać o tym święcie? Znane także jak święto namiotów, święto zbiorów, a w księdze kapłańskiej nazwane świętem JHWH. Wskazówki dotyczące jego obchodów zawarte są w kapłańskiej księdze liczb i powtórzonego prawa. Trwało od 15 do 21 etanin, a 22 odbywało się uroczyste zgromadzenie. Tishri był początkowo pierwszym miesiącem kalendarza Izraelitów, ale po wyjściu z Egiptu stał się 7 miesiącem roku religijnego, gdyż pierwszym stał się Nissan, tak? Czyli tam Pascha była. Poprzednio uważano za miesiąc 7. Święto szałasów obchodzono z okazji zebrania plonów ziemi, zboża, oliwy i wina. Nazwano je świętem zbiorów na początku roku. Święte zgromadzenie w dniu 8 uroczyście zamykało roczny cykl świąt. Tak? Czyli było to obowiązkowe święto pielgrzymkowe. Do Jerozolimy musiał się udać każdy mężczyzna. No i czytamy dalej. Święto szałasów zwiastowało koniec zasadniczej części roku rolniczego w Izraelu. Był to więc czas radości, dziękowania Jahwe za wszystkie plony uzyskane dzięki jego błogosławieństwu, a ponieważ 5 dni wcześniej obchodzono dzień przebłagania, lud cieszył się również pokojowymi stosunkami z Jahwe. Tak, czyli raz w roku z oczyszczonym sercem. Chociaż do uczestnictwa w tym święcie zobowiązani byli tylko mężczyźni, przychodziły całe rodziny. Przez 7 dni należało mieszkać w szałasach i właśnie mieć święto szałasów, czyli oni wspominali czasy mieszkania pod szałasami na pustyni po wyjściu z Egiptu i każdy sobie budował, tak? Zazwyczaj każda rodzina zajmowała jeden szałas. Te tymczasowe schronienia stawiano w pobliżu domów, na dachach, na dziedzińcach świątyni, na placach, na drogach, ale w odległości szabatowej, tak? Od Jerozolimy. Wykonano je z owocu okazałych drzew. No i tam są różne przepisy, jakie tam było. Okoliczność, że wszyscy biedni bogaci przez 7 lat mieszkali i spożywali posiłki w szałasach wykonywanych z tych samych materiałów, przyniesionych ze wzgór i dolin, podkreślała, iż podczas tego święta wszyscy byli równi. No, więc właśnie. Więc nie było różnic w narodzie. I większość osób, jeśli nie wszyscy, przybywała do Jerozolimy pod przeddzień święta, czyli 14 etanim, tak?
Czyli przechodzili dzień wcześniej. Był to dzień przygotowania, chyba że akurat wypadał cotygodniowy szabat i wtedy niezbędne prace wykonywano, bo trzeba było się przygotować, zbudować ten szałas i tak dalej, i tak dalej. No więc święto było piękne, kolorowe, były owoce, były zbiory, oprócz tego były światła, przygotowano specjalne pochodnie, tak, specjalne takie lampy, ogromne kadzie, czy kadzie, beczki, można powiedzieć, z oliwą, który wkładano duży sznur. I był wielki płomień, więc było jasno. Więc do wszystkiego tego nawiązuje Pan Jezus w czasie nauczań w to święto, tak? Do właśnie jakby charakterystyki tego święta, co ono wspominało. I właśnie, z czasem rozpowszechnił się zwyczaj, do którego właśnie są wspomniany Nowy Testament, tak? O którym nie wspomina jednak pisma hebrajskie, aby nabierać wody z setewki Siloam, tak? Czyli tej posłany, którą mamy w Ewangelii Jana. I wylewać ją razem z winem na ołtarz podczas porannej ofiary. Zdaniem większości uczonych czyniono tak codziennie, ale niektórzy mówią, że tylko raz, pierwszego dnia właśnie. Pierwszego dnia święta, gdy wiązał szabat, brał wodę, czyli kapłan, do złotego naczynia świątyni, do którego przyniesiono ją z Siloam dzień wcześniej. No i właśnie o to chodzi. Bo stadawki Siloam do Jerozolimy było stromo pod górę. Tam było dosłownie kilkaset metrów stromo pod górę, tak? Czyli ten niewidomy, jak Jezus go spotyka, niewidomych, tak? Czy kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Właśnie ten niewidomy, Jezus mówi, idź, omyj się w stadawce Siloam, czyli on niewidomy musi iść tą stromą górą, tą drogą stromą w dół do tej stadawki. Do Jerozolimy, właśnie do świątyni, zawsze się wchodziło z każdej strony pod górę. No i właśnie tu się zaczyna wyjaśniać, tak? Ale tego pierwszego dnia właśnie była ta taka uroczysta procesja, tak? Z innych źródeł wiadomo, że była taka uroczysta procesja, kapłan nabierał tej wody ze świątyni, wszyscy cały lud szedł i to było tak zwane wejście na święto, tak? Czyli to było takie uroczyste rozpoczęcie tego święta. I wracając z tą wodą, tak dostosowali tempo, by wejść do świątyni w czasie, gdy usługujący w niej kapłani byli gotowi użyć kawałki ofiary na ołtarzu. Wtedy wkraczał na dziedziniec kapłanów przez bramę wodną. Kapłani oznajmowali jego nadejście trzykrotnym nadęciem w trąby. Następnie wodę wraz z winem wylewano na czasz, które wpłynęły do podstawy ołtarza. Potem śpiewano wielki Hallel, tak? Czyli te psalmy od 13 do 8, od 113 do 118. Te same, które śpiewano w czasie Paschy. I wymachiwano w kierunku ołtarza gałązkami palmowymi. Rozradowanym uczestnikom tej uroczystości mogły przez przychodzić na myśl prorocze słowa Izajasza: w radosnym uniesieniu zaczerpniecie wody ze źródeł wybawienia. No i Jezus tam nawiązuje również do wody, tak? W tym nauczaniu. Więc widzimy, że jest wejście na święto. Tak nazywali to wejście na święto. I widzicie z tej rozmowy z braćmi, właśnie widać, że Jezus mówi, rozróżnia wyraźnie wejście na święto i wejście do Jerozolimy. Więc z każdej strony wchodziło się, Jerozolima była na górze, więc wchodziło się. I tak się przyjęło, że jak się mówiło wejście, tak, że idę, znaczy wchodzę, było w domyśle Jerozolima. No i mamy kilka przykładów. Jezus zgromadził przy sobie 12 i powiedział do nich: oto wchodzimy do Jerozolimy, tak? Czyli wchodzę do góry. To samo słowo mówi, że będą, że wstąpić do góry, wstąpić. Aniołowie będą wstępować. Jezus wstąpił, tak? Czyli wpinać się, wstąpić do nieba. Oto wstępujemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co prorocy napisali o Synu Człowieczym. Kolejny werset. A kiedy to powiedział, ruszył naprzód, wchodząc do Jerozolimy, tak? Czyli wchodzi się. Pobiegł więc naprzód i wszedł na sykomorę. To jest inne użycie, tak? Czyli Zacheusz wchodzi na sykomorę, żeby pokazać, że to słowo jest używane gdzie indziej, w innym znaczeniu. I jeszcze z Ewangelii Jana, no to jest taki przekład bardzo dosłowny, Nowa Biblia Gdańska. I tutaj pośród tych, co wchodzili, by złożyć hołd święto, byli też pewni Grecy. I Jezus opowiada przypowieść o Samarytaninie, i to jest jakby odwrotne sformułowanie. Jezus nawiązując do tego powiedział: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha, czyli znowu z Jerozolimy się schodziło w dół, a do Jerycha też zupełnie w dół, bo tam była depresja, największa depresja na świecie, tak? Obok zaraz Morza Martwego. I wpadł w ręce bandytów. No więc właśnie, widzimy, że te słowa były tak używane. Jeszcze raz z listu do Galatów widzimy, że jak Jezus, Paweł opisuje swoje tylko w tym przypadku, powrót do Jerozolimy, pisze tak: potem po 14 latach z Barnabą znowu wszedłem do Jerozolimy po zabraniu ze sobą i Tytusa, a wszedłem z powodu objawienia oraz przedstawiłem Ewangelię, jaką ogłaszam wśród Boga, zaś na osobno tym, co cieszą się znaczeniem, aby
Przypadkiem nie biegł nadaremnie niż biegł. No takie tłumaczenie. Ale w każdym razie widać, że tutaj w oryginale wzięto te słowa anabe, czyli wspinać się, wchodzić. I Paweł nigdzie indziej nie wchodził, jak tylko do Jerozolimy, jak tylko do świątyni. Więc przeczytajmy sobie w takim dosłownym znaczeniu w wersji Teo ten fragment, który nas dzisiaj interesuje. Wy wejdźcie na święto, ja jeszcze nie wchodzę na to święto. Czyli jest wejście na święto, o którym mówiłem, tak? O tej uroczystej procesji z postromej drodze z Siloam do świątyni, bo mój czas jeszcze się nie wypełnił. Jezus mówi, że nie wejdzie na to święto, czyli nie idzie na ten dzień wcześniejszy, tak? Na to przygotowanie, na to otwarcie tego święta właśnie, siedmiodniowego, ośmiodniowego właściwie. To im powiedział, a raz pozostał w Galilei. Kiedy zaś jego uczniowie, bracia weszli na to święto, tak? Czyli oni weszli na święto, wtedy i on wszedł. Czyli on wszedł gdzie? Do Jerozolimy. Tak? Bo on wszedł tylko niejawnie, ale jakby w ukryciu. Ponieważ Żydzi szukali, czyli dla Jana było to oczywiste, że wszedł, to było wszedł do Jerozolimy. Co wam przed chwilą udowodniłem. Ponieważ Żydzi szukali go w święto i mówili, gdzie on jest. Czyli na początku go tam Jezusa nie było. To mam wytłumaczone w następnych wersetach. Był tak względem niego wielki pomór w tłumach, a z jednej strony mówili, jest dobry, ale inni mówili, nie, tylko zwodzi tłum. Lecz nikt o nim nie mówił otwarcie z powodu żydowskiej bojaźni. Zaś już w połowie święta Jezus wszedł do świątyni. Tak? Czyli widać wyraźnie, że Jezus przybywa na święto w połowie święta. Czyli nie wszedł na święto, wchodzi w połowie i naucza. I naucza. Więc Jezus najwyraźniej nie kłamie, no bo jest prawdą. I myślę, wydaje, że dialog z braćmi był zrozumiany dla nich. W naszych tłumaczeniach jest to niezrozumiałe, bo w każdym wypadku to słowo przybiera inną postać. Ale wszedł właśnie. Jezus wszedł w połowie święta i wszedł do świątyni i nauczał. Więc czytajcie Pismo Święte i tyle.